Poczekaj. Tak, ty. Do ciebie mówię. Nie odchodź. Wiem, że moja historia zajmie ci trochę czasu, ale dzięki niej nie popełnisz być może tego błędu, co ja. Usiądź proszę i wysłuchaj. Piękna kobieta z długimi do ramion włosami koloru czarnego uśmiechała się do mnie. Dookoła mnie było czuć swego rodzaju błogość. Wszystko było takie powolne i miłe w dotyku. Dziewczyna chwyciła mnie za rękę i chciała przyciągnąć do siebie, lecz jakaś niewidzialna siła trzymała mnie na swoim miejscu. Wstawaj, Gamoniu! Rozbrzmiał głos. Otworzyłem oczy i ujrzałem wychodzącą siostrę z pokoju. Przytarłem oczy i ruszyłem się z łóżka. W moim burdelu, czytaj, pokoju panował chaos. Ciuchy na podłodze, puste butelki po wodzie na biurku i fotelu. Nawet kot, który bał się wyjść na zewnątrz ze swojego siedziska, bo bał się, że zatonie w tym brudzie. Wskoczyłem w klapki i stawiając nogami duże kroki, powędrowałem do kuchni. Do głębokiego talerza standardowo, płatki kukurydziane, mleko i cukier. Mleko oczywiście zimne, za co zawsze od starych dostaję opierdziel. Rozwalisz sobie gardło, pało. Po wchłonięciu tej potrawki bogów wziąłem gumkę recepturkę ze stołu, naciągnąłem na palcu i puściłem prosto w łepetynę jedzącej jeszcze siostry. I uciekłem. Biegnąc do pokoju słyszałem tylko rozpaczliwy krzyk. Włączyłem komputer i wznowiłem pobieranie stalkera. Pobierać cokolwiek musiałem na kilka zmian, bowiem mieszkanie na wsi na Zadupiu sprawia, że tutejsze wiatry czy pociągi porywają internet. Rodzice dzisiaj od rana są w pracy do godziny 18, czyli jakoś przed 19 będą na chacie. Do tego czasu spokój. Walnąłem się na łóżku i zacząłem słuchać muzyki. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to będzie mój ostatni normalny dzień w życiu. Żałuję tego bardzo. Chciałbym mieć szansę przeżyć ten dzień jeszcze raz i naprawić go. Krótką chwilę później udałem się do sklepu oddalonego ode mnie niecały kilometr. Zrobiłem tutaj najgorszy błąd. Kupiłem zgrzewkę energetyków, do tego paczkę chrupek. Po powrocie do domu zasiadłem do biurka i śledziłem postęp pobierania gry. Godzinkę później wszystko było gotowe. W tle odpaliłem na przeglądarce muzykę z YouTube'a. Siedziałem tak bite 6 godzin. Nie zauważyłem nawet, kiedy rodzice wrócili. Kończyłem wtedy 6. puszkę energetyka. Czułem siłę i zero zmęczenia. Grałem i grałem. Godziny mijały i mijały. O 3 w nocy postanowiłem wyłączyć komputer i pójść spać. Pomyślałem, że umyję się rano, a zęby od jednego niemycia się nie zepsują. Położyłem się, ale za cholerę przez te energetyki najpewniej nie mogłem usnąć. Przewracałem się z boku na bok. Skończyło to się tak, że całą noc nie zmrużyłem oka. Tego dnia nie było już odwrotu. Dzień pierwszy bez snu. Rano wstałem z łóżka. Bolała mnie głowa. Normalnie potrafiłem funkcjonować. Siedząc w kuchni, strasznie drażniło mnie mlaskanie kota. Jedząc śniadanie, przytrzymywałem głowę, bo mało brakowało i by mi spadła prosto w talerz. Sądziłem, że dobrym sposobem na ogarnięcie się będzie kawa, tylko że nawet i ona mi nie pomogła. Powiem, nawet i pogorszyła sprawę. Co jakieś pół godziny pojawiały się u mnie zawroty głowy. Stwierdziłem, że spróbuję sprawić sobie drzemkę. Leżałem bokiem na łóżku i nie potrafiłem zamknąć oczu. Siostra przychodziła koło mnie obojętnie, wypominając mi, że trzeba było iść spać i nie chlać tyle tych energetyków. Każdy jej taki pisk działa mi po prostu na nerwy. Przejęła się trochę mną mama, która zrobiła mi zimny okład na głowę, bo byłem strasznie rozgrzany. Jako jedyna była uprzejma wobec mnie. Ojciec leżał i oglądał telewizję i miał wszystko i wszystkich gdzieś. Nie powiem gdzie. Przed wieczorem moja sprawność fizyczna i umysłowa wróciła, a co dziwne, jedyne, co było nie do końca poprawnie działające, to było myślenie. Logika u mnie nie istniała.
Niektóre rzeczy robiłem na opak. Gdy mama poprosiła, żebym wstawił wodę na herbatę, potrafiłem wrzucić woreczek z herbatą do kubka i nie zalać go wrzątkiem. Po prostu zostawiłem wszystko i poszedłem gdzieś. Od tego czasu trochę zaczęli się o mnie martwić. Nadchodził wieczór. Miałem nadzieję, że tym razem wyśpię się na jutro do szkoły. Odespać nie odeśpię, bo to tak nie działa. Potrzebowałem bardzo tego snu. Dzień drugi bez snu. Wiedziałem. Nie spałem całą noc. Wzrok mi szwankował niesamowicie. Przy śniadaniu okłamałem wszystkich w kwestii snu. Powiedziałem, że wyspałem się jak aniołek. Gówno prawda. W drodze na przystanek autobusowy straciłem przytomność i upadłem na chodnik. Pomogła mi wstać jakaś miła kobieta. Co ciekawe, jej twarz zlewała mi się z twarzą, która przyśniła mi się ostatnio. Otrząsłem się i podziękowałem za pomoc. Odmówiłem wezwania karetki przez nią. Wcisnąłem jej kit, że mam taką chorobę dziwną, co powoduje takie utraty przytomności na moment. Jednakże było to następstwami braku snu. Idąc, spotykałem się o własne nogi. Drażnił mnie bardzo szelest liści od wiatru, stukające damskie buty o chodnik, co mają typowy polonistki. Chodzą jak żołnierze i tupią o podłogę, pozbywając się całej ciszy. Stałem na pasach. Świeciło się czerwone światło. Samochody pędziły z dużą prędkością. Wtedy stało się coś, czego nie mogłem sobie wyjaśnić. Usłyszałem szept do ucha z treścią: skacz. Obróciłem się nerwowo. Wokół mnie nie było żywej duszy. Uznałem, że po prostu mi się przesłyszało. Jednakże takie coś nigdy mi się nie przytrafiło. Ostatecznie zlałem to. Po przejściu na przystanek wsiadłem w autobus, do którego zdążyłem na styk. Oczywiście mądry ja tak się zająłem myśleniem o pierdołach, że wysiadłem nie na swoim przystanku. Po spóźnionym dojściu do szkoły usiadłem w swojej ławce na matematyce. Co robiłem? Oczywiście siedziałem w telefonie, bo jakby inaczej. Nawet po wyspaniu nie mam głowy do tego, to teraz tym bardziej nie miałem. Cisza w sali, każdy miał indywidualnie zająć się zadaniem, które zadał nauczyciel. Jeden chłopak cały czas nieustannie pstrykał długopisem. Każde kliknięcie w mojej głowie stawało się coraz głośniejsze. Zatkałem uszy. To nic nie dawało. Pstrykanie nie ustawało. Wstałem energicznie, podszedłem do chłopaka i zabrałem mu ten długopis. Cisnąłem nim o ziemię i zdeptałem butem. Pęknięty plastik wystrzelił we wszystkie strony. Każdy patrzył się na mnie z przerażeniem wraz z nauczycielem. Po lekcji znalazłem się u psychologa szkolnego. Niech się cieszy, że jego głupiej mordy nie roztrzaskałem. Po powrocie do domu miałem chwilową rozmowę z matką o całym zajściu w szkole. Zaczęła podejrzewać, że dalej nie spałem od tamtego czasu, tylko ich okłamuję. Mama zadzwoniła, żeby umówić mnie do lekarza. Widziała już od początku, że coś jest ze mną nie tak. Z każdą nieprzespaną nocą coraz więcej moich szarych komórek umiera. Zachodzą nieodwracalne zmiany z marnymi skutkami. Dostałem od mamy tabletki nasenne i kazała mi zjeść dwie. Głowa zaczęła okropnie mnie boleć. To jest nic w porównaniu do faktu, że moje spokojne noce się skończyły. Godzina pierwsza w nocy. Leżałem cały przykryty. Słyszałem niezrozumiałe szepty z kuchni, a wszyscy spali wtedy. One nie ustawały. Dręczyły moją głowę. Po czasie usłyszałem ten sam głos przy moim uchu. Słowa średnio zrozumiałe, które zacząłem mówić w stylu: jesteś do niczego, odejdź. Jesteś problemem twojej matki. Każdy cię w końcu zostawi. Kręciłem głową. Starałem się ich pozbyć. Otaczały mnie z każdej strony. Wrzasnąłem. Wszystko ucichło. Przybiegła mama do pokoju. Powiedziałem jej tylko jedno słowo w łzach. Przepraszam. Przytuliła mnie i kazała mi się ubrać. Tak, o 1:00 w nocy. Pojechaliśmy na pogotowie. Stwierdzono, że w moim organizmie jest zero, brak jakiejkolwiek odporności. Mój układ totalnie nie funkcjonował. Podejrzewano u mnie początek depresji z objawami psychotycznymi. Dostałem skierowanie do psychiatry.
przepisali mi jakieś leki, które miały mi pomóc zasnąć. Po powrocie do domu wziąłem te leki, lecz one nic nie zdziałały. To było takie dziwne. Wyglądało to tak, jakoby mój organizm przywykł do tego braku snu i miał ochronę przed tabletkami czy czymkolwiek, co miałoby sprawić, bym zasnął. Dzień trzeci bez snu. Moje ciało było wykończone. Każdy musiał pomagać mi wstać z łóżka. Dostałem dużo witamin i jedzenia, co powinno dać mi energię. Czekałem trochę i moja siła w kończynach lekko powróciła. Nie czułem zmęczenia, tylko stale był przy mnie ból. Sam nie wiem, czy pochodząc od ciała, czy ból egzystencjalny. Pojechaliśmy do psychiatry z mamą. Przepisała lekarka gówniane leki, które mają dać mi siłę i na noc usypiać. Myślałem, że to pomoże, ale jednak mój organizm wydalał wszystko. Po południu, gdy miałem wziąć leki, zjadłem przed tym kanapkę z masłem. Tabletki popiłem wodą. Poczułem dyskomfort i pobiegłem do toalety. Zwymiotowałem wszystko, co do jednej sztuki tabletki. Doszła jeszcze do tego krew, którą pobrudziłem sedes, jak i ściany, których się trzymałem rękoma. Mama patrzyła na mnie jak na przyszłego trupa, martwego syna. Powiedziała, żebym się poszedł położyć, a ona posprząta to. Widziałem łzy w jej oczach, ale czy ja byłem z tego powodu smutny? Moje lęki przed śmiercią odeszły. Bardzo chciałem, by ten koszmar się zakończył. Bardziej chciałem odejść już i mieć spokój. Głosy w głowie nie ustawały, pojawiały się wręcz z większą częstotliwością. Bywało, że kłóciłem się z nimi. Moja siostra zaczęła się mnie bać. Unikała mnie najbardziej, jak to było możliwe. Nie sądziłem, że kiedyś takie coś nastąpi. W środku u mnie nie było uczucia szczęścia czy smutku. Ja po prostu egzystowałem. Nie chciałem być więcej dla nikogo ciężarem. Dla mojej mamy najbardziej, bo ojciec miał mnie i każdego gdzieś. Cały ciężar leżał na mamie, która nie dawała już rady. Praca i dom. Te oba miejsca nie różniły się już niczym dla niej. Do szkoły przestałem chodzić. Wiedziałem już też, że śmierć po mnie za niedługo nadejdzie. Czy to ja się jej oddam, czy ona mnie dopadnie sama? Wkrótce tak się stanie. Wieczorem przemyciłem grube sznurówki od łyżew, które były na korytarzu. Mama zabrała mi wszystko, z czego można było stworzyć linę, która nie pęknie pod ciężarem człowieka. To zaleciła psychiatra jej, kiedy poprosiła, abym opuścił gabinet w celu porozmawiania z mamą na osobności. Wszystko usłyszałem przez drzwi. Na dole była szpara, dzięki której nawet nie musiałem się wysilać, by usłyszeć cokolwiek. Mocno ścisnąłem węzeł. Zawiesiłem go na drążku do podciągania się, który był zamontowany we framudze od drzwi. Przyłożyłem przez niego głowę i podskoczyłem, zabierając nogi do tyłu. Zacząłem się dusić. Starałem się jak tylko się da być cicho. Obraz w oczach rozmazywał mi się. Czułem, jak ciśnienie rozsadza mi twarz. Oczy napłynęły krwią. Już czułem, że w końcu dokonam swego celu, gdy nagle upadłem na kolana. Lina puściła. Siostra zapłakana stała w drzwiach z nożyczkami, którymi przycięła moją furtkę do wolności. Upadłem twarzą do podłogi i łaknąłem powietrza. Ona powoli odłożyła nożyczki na biurko i ostrożnie podeszła do mnie. Pomogła mi przysunąć się do łóżka oraz oprzeć o nie. Przytuliła się do mnie i powiedziała słowa, które zniszczyły mnie doszczętnie. Jesteś moim bratem, chcę, żebyś żył, bo cię kocham, nie chcę zostać sama. Spojrzała się na szramę na szyi i powiedziała, że pójdzie uciąć kawałek aloesu i że trzeba będzie posmarować tą ranę. Cały odcinek na szyi, na którym była pętla, był przetarty, że aż leciała z niej krew. Kazała mi też ubrać golf, żeby zasłonić się i pod żadnym pozorem robić wszystko, żeby mama tego nie zobaczyła. Siostra pomogła mi z szyją. Nawet ładnie ten aloes pachniał. Siedziała potem przez całą noc na podłodze ze mną i spała. Ja tylko patrzyłem się przez nie wiem ile godzin w jeden punkt. Dzień czwarty bez snu. Słońce wstało i zaczęło wpuszczać promienie do pokoju.
Ja o dziwo czułem się dziwnie wypoczęty, pełen energii, jak nowonarodzony. Nie podobało mi się to za nic. Obudziłem siostrę i podziękowałem za wszystko. Wstałem i poszedłem do kuchni. Zrobiłem śniadanie dla każdego. Mama, siostra, ojciec przyszli do kuchni i byli bardzo zdziwieni gotowym, czekającym już na nich śniadaniem. Mama uśmiechnęła się bardzo. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak się uśmiechała. Sam nie jadłem śniadania, bo powiedziałem, że już zjadłem przy robieniu go. Wróciłem na górę z dosyć dziwnym uśmiechem na twarzy. Czas spędziłem na górze w swoim pokoju. Czytałem, rysowałem, a nawet pograłem trochę na komputerze. No sami powiedzcie, czy sen jest potrzebny? Do czego niby? Później spędziłem czas ze swoimi przyjaciółmi, których dopiero poznałem. Pojawiali się u mnie w pokoju nawet nie wiem kiedy. Skubani zaskakiwali mnie. Dziwnie czasami, co niektórzy coś do mnie mówili, ale nie przejmowałem się tym. Głosy w głowie ustały. Dzień minął spokojnie, jednak noce zaczynały się robić coraz to gorsze. Tej nocy, gdy leżałem już w łóżku, drzwi powoli się otworzyły. Stanął w nich dosyć wysoki mężczyzna z zasłoniętą twarzą. Był cały ubrany na czarno. Stał i tylko się na mnie patrzył. Czułem lekki niepokój, ale i zainteresowanie tą osobą. Mrugnąłem, a on zniknął. Rozpłynął się w powietrzu. Spojrzałem na telefon. Godzina 2 w nocy. Dużo nie brakowało do świtu. Wstałem z łóżka i pod osłoną nocy udałem się na zewnątrz. A zawsze przy śmietniku siedział bezdomny z kubeczkiem na pieniądze. Zobaczyłem go i podszedłem bliżej. Spał. Zrobiło mi się przykro, patrząc na niego. Męczył się. Przyłożyłem mu ostrze scyzoryka i wbiłem go w tętnicę szyjną. Bezdomny zbudził się i próbował wołać o pomoc. Zatkałem mu usta ręką do momentu, gdy skończył się wierzgać. Powiedziałem mu, że nie pozwolę, by ktoś cierpiał tak jak ja. Jego krew ochlapała mi moją niebieską bluzę. Ostrze scyzoryka wytarły mojego brudne ubrania i schowałem je do spodni. Młoda kobieta, która wyszła z psem o tak późnej porze pobiegać, obserwowała całe zdarzenie stojąc nieruchomo na chodniku. Była wystraszona i sparaliżowana przez strach. Nie może pani zasnąć? Nie pozwolę, by ktokolwiek cierpiał. Wtedy rzuciłem się biegiem w jej stronę. Kobieta zaczęła krzyczeć i uciekać. Puściła podczas ucieczki smycz, przez co jej pies uciekł gdzieś za blok. Zdeszoną dziewczynę dopadłem w parku. Wywróciłem ją kosztem tego, że i ja również się przewróciłem. Zaczęła turlać się po chodniku. Cała poobijana. Twarz miała poranioną od uderzeń i przetarć. Wstałem i podszedłem do niej. Stanąłem nad nią i popatrzyłem się chwilę. Kobieta już nie miała sił do obrony. Czekała tylko na kolejne wydarzenia. Sapałem. Próbowałem złapać powietrze. Uklęknąłem, mając ją między nogami. Ja nie chcę, żeby ktoś cierpiał tak jak ja, nie mogąc zasnąć. Mówiąc to, chwyciłem za kamień, który był przy chodniku. Złapałem go w obie ręce i uniosłem do góry. Już nie musisz się martwić. Odpoczniesz. Będziesz już mogła spać. Zamachnąłem się na dół. Usłyszałem spod kamienia trzask łamanego nosa. Kobieta zaczęła kasłać krwią. Wyprowadziłem kolejne uderzenia. Trafiłem w czoło. W miejscu jej górnej części twarzy była wielka dziura roztrzaskanej czaszki, a jej oczy były asymetryczne. Jedno wisiało na zewnątrz na nerwie, a drugie było wgniecione w czaszkę. To oko, które było w środku, było całe rozlane. Ciecz z oka zmieszała się z krwią i zabrudziła chodnik wokół jej głowy. Czułem się, jakbym spełniał swój obowiązek. Głosy w głowie podpowiadały mi, że robię bardzo dobrze. Byłem z siebie zadowolony. Czułem ogromną satysfakcję, przysługując się społeczeństwu i kończeniu ich cierpienia, którym była niemożność spania. Po udzieleniu pomocy kobiecie, pobiegłem szybko do domu. Położyłem się grzecznie i czekałem na kolejny poranek.
Dzień piąty bez snu. Syreny policyjne niosły się po całym osiedlu. Kryminalni oglądali trupa bezdomnego, którego wczoraj uśpiłem. Nie wiem po co to robili, teraz jest mu lepiej i fajniej. Mama stała w oknie z siostrą i oglądały całe zdarzenie. W telewizji trąbili o dwóch morderstwach na naszym osiedlu. Mama rozmawiała z siostrą, oznajmiając jej, że nigdzie stąd ona nie ma się ruszać. Rozumiem to, bo się bardzo o nią bała. W telewizji proszą o pozostanie w domach nocą. Każdy u mnie w domu był przerażony, a tylko ja siedziałem uśmiechnięty i cieszyłem się ze swojej pracy. Zjedliśmy wspólnie śniadanie. Rodzice wychodzili zaraz do pracy, więc dzisiejszy dzień spędzam z siostrą. Cieszyłem się z tego powodu. Graliśmy w różne gry. Zafundowałem jej super spędzony czas, by mogła zapomnieć lub przestać przez jakiś czas myśleć o zdarzeniach, które nastąpiły tej nocy. Znów widziałem jej uśmiech i szczęście. Uwielbiam, kiedy mam możliwość pocieszenia ludzi, tym bardziej rodziny. Po zamówieniu jedzenia z pizzerii zaproponowałem obejrzenie jakiegoś filmu. Wtem zapukał ktoś do drzwi. Siostra wstała i poszła otworzyć. Do domu wparował mężczyzna i wydzierał się na całe mieszkanie. Gdzie jest ten gnojek? Zabił mi córkę. Widziałem, co zrobił. Wsadziłem rękę do kieszeni po scyzoryk i otworzyłem ostrze. Wstałem i poszedłem na korytarz. Krzyczałem, żeby wyszedł z mojego mieszkania. Spierał się. Za nic nie chciał wyjść i skakał do mnie. Powiedziałem mu, że jeżeli nie wyjdzie, to wezwę policję. On dalej się wydzierał na mnie. Kiwnąłem siostrze głową, dając jej znak, by zakluczyła drzwi wejściowe i schowała się do pokoju. Z szafki wziąłem wazon z tulipanami i szybkim ruchem rozbiłem go na głowie intruza. Mężczyzna sztywny padł na podłogę. Krzyknąłem do siostry, by wyszła do mnie z powrotem. Posłuchaj, zadzwonię po policję i historię trzymamy tą samą. Włamał się tutaj, zaczął nam grozić, że mamy oddać mu wszystkie kosztowności. Pójdę po kominiarkę i założę mu ją na głowę. Później wyjaśnię ci wszystko. Rzekłem do niej. Ona z przerażeniem w oczach patrzyła się na mnie i potwierdziła wszystko kiwnięciem głową. Policja przyjechała. Zabrała tego nieprzytomnego mężczyznę do radiowozu. Nie dzwonili po naszych rodziców. Jestem pełnoletni i nie było takiej potrzeby. Wieczorem po przyjeździe rodziców opowiedzieliśmy im całe zdarzenie. Całą wersję, którą ustaliłem z siostrą. Ją samą wziąłem do pokoju, żeby porozmawiać. Posłuchaj, ten gościu gadał głupoty. Nie wiem, dlaczego mnie oskarżył o zabicie jego córki. Byłem w nocy na dworze, ale pobiegać i nic więcej. Może po prostu tak uznał, że to ja, bo widział tylko mnie na zewnątrz, bo mało kto chodzi w nocy na dwór. Kilka osób maksymalnie, a to z psem, czy pobiegać lub pospacerować. To nie ja, uwierz mi. Starałem się złapać jej zaufanie do całej sprawy. Zaakceptowała w końcu moją wersję i jej uśmiech znów wrócił. Przytuliłem ją i ucałowałem w czoło. Tego wieczoru zaczynałem znów się gorzej czuć. Super uczucie tego, że wszystko było ze mną w porządku, minęło. Znowu zacząłem słyszeć głosy, jak to mówiły, że jestem bezużyteczny i tak dalej. Różnica była taka, że zamiast smutku rósł we mnie dziwny gniew. Chciałem zrobić coś, jakąkolwiek krzywdę sobie lub komuś. Byłem zamknięty w pokoju, a na zewnątrz nie mogłem wyjść, bo byłbym pierwszym podejrzanym. Wziąłem swój scyzoryk i na ręce zrobiłem dwie proste kreski. To były osoby, którym pomogłem zasnąć. Chciałem jakoś je upamiętnić. Jednak to działanie nie pomogło mi pozbyć się tego uczucia. Oparłem się obiema rękoma o ścianę i zacząłem głową uderzać w nią. Krew leciała mi na oczy z rozciętego łuku brwiowego. Uderzałem dalej i zacząłem się śmiać. Twarz miałem całą we krwi. Ściana była w niej cała również. Widziałem w ścianie wrota do czegoś. Chciałem się do nich przedostać, ale głosy w głowie podpowiadały mi, że na wejście do środka muszę jeszcze popracować. Kobieta z mojego snu, który miałem kilka dni temu, stała za mną. Była taka piękna. Kim jesteś? Spytałem. Ona stała i patrzyła się na mnie. W mojej głowie pojawił się głos. Śmierć. Szepnął cichutko. Spojrzałem się na ścianę.
krew, która spływała po ścianie z mojej głowy, zniknęła, a ja zemdlałem. Dzień szósty, bez snu. Ocuciła mnie siostra z mamą. Uderzyłeś się w głowę i zemdlałeś, powiedziała zrozpaczona mama. Złapałem się za głowę i przetarłem oczy. Ale wyspałem się chyba, rzekłem ze śmiechem. Z tego, co powiedzieli mi, pamiętam, że miałem zakrwawione całe oczy, wyłamanego zęba i lekko skrzywiony nos. Zauważyli też moje cięcia na ręce. Siostra przytrzymała mnie na łóżku, a mama wsadziła mi do ust jakieś tabletki, mówiąc, że to mi pomoże. Zrobiło mi się po nich dziwnie. Kręciło mi się w głowie i panowała w niej taka cudowna błogość. Leżałem tak na łóżku przez kilka godzin i rzeczywiście było mi trochę lepiej. Siostra siedziała cały czas ze mną i czytała mi na głos książkę. Taka ona to skarb. Mama donosiła mi jedzenie do pokoju i picie. To było cudowne. Dawno temu ostatni raz tak odpocząłem. W telewizji dalej była omawiana sprawa dwóch ostatnich morderstw. Na osiedlu są porozstawiane patrole policji. W dzień i w nocy. Strasznie mnie irytuje to, że nie mogę wyjść na zewnątrz pomagać innym, bo ci ludzie przeszkadzają mi w tym, co robię. Jestem dobrym człowiekiem. Dzisiaj przeleżałem praktycznie cały dzień. Wieczorem zaproponowałem siostrze, że zrobimy wspólnie kolację. Zgodziła się. Zrobiliśmy zapiekane kanapki z serem i parówkami oraz cieplutkie kakao. Poprosiłem siostrę, by poszła po chleb do piwnicy do zamrażarki. Gdy poszła, wyjąłem tabletki nasenne. Skruszyłem je i wsypałem do dwóch kubków. Siostra wróciła z całym buchankiem chleba. Zrobiliśmy jeszcze zwykłe kanapki z sałatą i serem. Zawołaliśmy rodziców na dół i wspólnie zjedliśmy. Po kolacji pozmywaliśmy naczynia i rozeszliśmy się do swoich pokoi. Godzina 23. Cisza w domu. Każdy już spał. Poszedłem do pokoju rodziców. Leżała tam tylko mama. Ojciec pewnie zasnął na kanapie przed telewizorem w salonie. Moja mamusia spała słodko. Stałem nad nią i patrzyłem się na jej twarz. W głowie usłyszałem znów głosy mówiące mi: zrób to. Mama obudziła się i spojrzała wzrokiem na mnie. Dobranoc, mamo, wyszeptałem. Patrzyła się przerażona na mnie. Złapałem ją za głowę. Chciała krzyczeć, ale wsadziłem jej głęboko do gardła szmatkę, którą wziąłem z kuchni. Wyrywała się. Biła mnie, ale to nic mi nie robiło. Zamachnąłem się i trzymając jej głowę, uderzyłem nią w ścianę. Przestała krzyczeć i tylko już patrzyła się na mnie. Uderzenia wyprowadzałem jedno za drugim. Ściana przybrała kolor czerwono-krwisty. Puściłem głowę mamy, która bezwiednie opadła na poduszkę. Ucałowałem ją w czoło i wyszedłem z pokoju. Cofnąłem się do kuchni. Chwyciłem za rączkę od szuflady. Złapałem za nóż i ruszyłem w stronę salonu. Ojciec leżał i chrapał na fotelu przy włączonym telewizorze. Stanąłem przed nim i obserwowałem go. Po chwili zaczął chrapać jeszcze głośniej. Dobranoc, tatusiu. Mówiąc to, z rozpędu wbiłem mu nóż w brzuch. Tata obudził się i jęknął. Złapał się za brzuch i próbował wyciągnąć nóż. Ja to zrobiłem. Wyjąłem go i wbiłem w miejsce obok poprzedniego. I tak powtórzyłem to kilka razy. Przy ostatnim zostawiłem wbity nóż w niego. Z ust leciała mu krew. Złapałem go za uszy i swoją głową zacząłem uderzać w jego twarz. Rozkwasiłem ją totalnie. Czułem straszny ból w mojej głowie. Żył dalej. Fotel przewróciłem do tyłu. Chwyciłem za telewizor i podniosłem go z szafki. Wyrwałem wszystkie kable i podszedłem do ledwo żywego ojca. Telewizor miałem nad jego głową. Powiedziałem mu dobranoc, tato, i upuściłem telewizor. Krew rozprysła się na wszystkie strony. Wyjąłem nóż z jego brzucha i stałem pochylony nad jego ciałem. Dyszałem z wysiłku. Odwróciłem się, a tam stała siostra.
trzymała na rękach misia, którego dostała ode mnie do spania, żeby się nie bała. Przerażona stała i nie mogła się ruszyć. Zaczęła płakać i trząść się. Spokojnie, kochanie, chodź tutaj. Powiedziałem łagodnie. Podszedłem do niej i przytuliłem ją. Wziąłem zamach zza jej pleców i ostrze wbiłem w kręgosłup. Od razu po tym ciosie upadła na podłogę. W płaczu mówiła, że nie czuje nóg, nie może się ruszać. Upuściła misia na ziemię. Złapałem ją i przytuliłem do siebie. Podwinąłem jej rękaw od bluzy i przyłożyłem do jej ręki nóż. Za chwilę zobaczysz się z mamusią. Nie bój się. Powiedziałem, próbując uspokoić siostrę. Ona płakała dalej, a ja przesunąłem ostrze, rozcinając leciutko jej żyły. Nie chciałem, by ją bardzo bolało. Dałem jej do rąk misia, którego opuściła. Przytul go, skarbie. Powiedziałem do niej. Wzięła go i przyłożyła mi się do twarzy. Kocham cię, pamiętaj. Gdy to powiedziałem, upuściła misia i zaczęła wylatywać mi z rąk. Odeszła. Ucałowałem ją w czółko jak zawsze na dobranoc i zaniosłem na łóżko. Położyłem się koło niej i tak leżałem. Przytuliłem się do siostry i jej misia. Była taka cieplutka. Lecz z biegiem czasu robiła się chłodniejsza, a później była cała zimna. Dzień siódmy bez snu. Kolejnego dnia do domu wparowała policja z hukiem. Złapali mnie i zakuli w kajdanki. Wynieśli na zewnątrz. Na klatce stało pełno gapiów. Obrażali mnie, poniżali. Jeden z policjantów założył mi kaptur na głowę. Niektórzy śledczy wymiotowali po zobaczeniu całej tej makabry, a nawet pani prokurator zaczęła płakać i musieli ją zastąpić kimś innym. Przewieźli mnie tu, do tej zapchlonej nory. Jestem tutaj przywiązany, mianowany stopniem najgroźniejszego psychopaty i mordercy. Nie rozumiem ludzi. Ja chcę tylko pomagać i robię to. Pomagam ludziom przestać cierpieć. Sen jest miły, cudowny. Niedługo sam zasnę. Cieszę się, że zrobiłem to, co zrobiłem. Jestem dumny z tego wszystkiego. Przyczyniłem się do polepszenia sytuacji niektórych osób. Najbardziej dobrze zadbałem o swoją rodzinę. Czekają na mnie. Dzisiaj zostanie przeprowadzona moja egzekucja. Zostanę powieszony. Tak się cieszę, nie mogą się tego doczekać. Po tylu dniach w końcu zasnę. Tak tęskniłem za tym. Wam czytającym moje zapiski również życzę dobranoc i spokojnej nocy. Jeżeli macie problem ze snem, wiecie co robić. Widzimy się po drugiej stronie. Żegnajcie. Czytał Przemek z kanału Żądni Creepypasta.